15 października Polki i Polacy zdecydują o przyszłości swojego kraju. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku swój głos oddało 62% uprawnionych. Nadchodzące wybory były również tematem spotów, które przygotowali uczestnicy Kampus Polska Przyszłości pod okiem redaktora naczelnego telewizji Echo24. W tym roku postanowiłem uczestnikom troszeczkę utrudnić. Wszystkie grupy, które pracowały na warsztatach, musiały zrealizować jedno zadanie, przygotować krótki bądź maksymalnie 3-minutowy spot profrekwencyjny, czyli namawiający do udziału w tym najważniejszym akcie demokratycznym. Warsztaty składały się z kilku części, teoretycznej i praktycznej, a więc wykładu, planu zdjęciowego i montażu spotów. Zaskoczyło mnie, ile jest przy tym roboty. Już jakby sam plan zdjęciowy, jakiego wymaga zaangażowania, jakiego sprzętu, przede wszystkim też wiedzy, takiej merytorycznej, bo bez tego by się nie udało oczywiście. Oraz tego, że to wszystko trwa i szczególnie, że jedna scena 10-sekundowa może mieć swój właśnie półgodzinny warsztat związany z nią. Ja od początku byłam nastawiona na te warsztaty, dlatego bardzo się ucieszyłam, że się dostałam na nie. W przyszłości chciałabym być pisarką, dlatego chciałam się sprawdzić, czy jestem w stanie też stworzyć jakieś takie krótsze formy, na przykład właśnie spoty. Wśród kwestii poruszanych przez uczestników warsztatów najbardziej wybijały się te związane ze zdrowiem psychicznym, aborcją, nękaniem środowiska LGBTQ+, i zmianami klimatu. Młodzi w spotach argumentowali, dlaczego warto iść na wybory i oddać swój głos. Postawiliśmy nacisk na pokazanie, co się może stać z Polską, jeżeli się nie pójdzie na wybory, że ktoś tą Polskę może wybrać za nas i to niekoniecznie będzie taka Polska, jaka nam się podoba. I że te tematy polityczne dotyczą każdego obywatela, nawet jeśli mu się wydaje, że tak nie jest i warto na te wybory iść. My poszliśmy trochę w mroczną stronę. Chcieliśmy pokazać rzeczywistość w momencie, kiedy ktoś nie pójdzie na wybory i jak to wpływa, może wpłynąć na losy postaci. My mieliśmy film fabularny, więc jak to może wpłynąć na losy postaci w naszym filmie. To już trzeci rok, kiedy prowadzę warsztaty na Kampusie Polska Przyszłości i muszę powiedzieć, że każdego roku jestem niezwykle zbudowany i inteligencją, i kreatywnością młodych ludzi, którzy w tych krótkich formach przedstawiają swój świat, swoje problemy i argumenty, dlaczego należy skorzystać z tego uprawnienia, jakim jest możliwość głosowania. Echo 24, Oliwia Stasiak.